Ten wrzesień był dla nas miesiącem grozy, po nim już nic nie będzie takie samo. W tabeli Eredivisie po 6 kolejkach jesteśmy już oczywiście na 2. miejscu. Ajax najprawdopodobniej rozpoczął swój kolejny marsz po tytuł mistrzowski. A jednak nasz Jurek, który się kompletnie załamał po starcie nowego sezonu, no i zupełnie stracił motywację do dalszej pracy w Feyenoordzie, ku swojemu zaskoczeniu otrzymał nieprawdopodobne wsparcie ze strony kibiców, którzy po prostu wciąż w niego wierzą. Dlatego nasz menedżer postanowił kontynuować pracę w klubie z Rotterdamu, bo przecież jeszcze nie wszystko jest stracone. Wciąż są jakieś szanse na tytuł mistrzowski. A ten odcinek niezwykle ważny, bo właśnie w nim, między innymi, zmierzymy się z naszym odwiecznym rywalem, Ajaxem Amsterdam. Ten mecz dużo nam wyjaśni. Nie ma zatem na co czekać. Zostawcie łapkę w górę i lecimy. To jest coś niesamowitego, kiedy właśnie teraz nasz Jurek był bliski złożenia rezygnacji z Feyenoordu. Nie dość, że otrzymał olbrzymie wsparcie ze strony kibiców, to wsparcie napłynęło również ze strony samego zarządu klubu. Oto bowiem prezes oferuje naszemu menedżerowi nowy 4-letni kontrakt. Wygląda więc na to, że władze Feyenoordu również wciąż wierzą w umiejętności naszego Jurka. Pięknie. No przy tylu pozytywnych wibracjach zarówno ze strony kibiców, jak i zarządu, no to ten projekt Feyenoord po prostu musi być kontynuowany. Dlatego Jurek bez zbędnej zwłoki parafował ten kontrakt, no a prezes oczywiście szczęśliwy, że nasz menedżer wciąż będzie prowadzić jego Feyenoord. Nowy kontrakt wygasa zatem dopiero 30 czerwca 2028 roku, a opiewa na kwotę 71 tysięcy euro miesięcznie. Ładny pieniądz. No jakże miło zobaczyć naszego menedżera uśmiechniętego, który przyznał, że niezwykle cieszy się z tego, że pozwolono mu kontynuować to, co tutaj zaczął. No dobra, piękne i wzruszające chwile już za nami, tak więc najwyższy czas wziąć się do roboty. Jest ku temu okazja, bo gramy w Lidze Mistrzów. Na naszym Dekuip gościć będziemy Borussię Mönchengladbach. Jak wiadomo, czołówka niemieckiej Bundesligi, zespół bardzo mocny, a jednak popularne źrebaki, jak mówi się o Borussii w Niemczech, od dawna czekają na tytuł mistrzowski na krajowym podwórku. W oczach kibiców i ekspertów jesteśmy nieznacznym faworytem, ale ten mecz zapowiada się na bardzo wyrównany. A tymczasem mamy już pierwsze wyniki tej kolejki Ligi Mistrzów. Nasz krajowy rywal PSV Eindhoven doznaje upokarzającej klęski z Realem w Madrycie. Aż 0-7. Lukaku 6 goli. Tyle w temacie. Okej, czas na wyjściową jedenastkę na mecz z Borussią Mönchengladbach. Jako że w meczach Pucharu Holandii i Ligi Mistrzów gra nasz rezerwowy bramkarz Majecki, no to w tym spotkaniu od pierwszej minuty między słupkami nasz rodak. Dalej w obronie od lewej Dest, Hansko, Van Hecke, Hertrauda. Na środku pomocy Moder, McKennie, ofensywne trio Ruiz, Elmas, Walemark, a na szpicy Moise Kean. No już jesteśmy w szatni naszego Dekuip. Menedżerem Borussii Mönchengladbach Antonio Conte. W wyjściowej jedenastce drużyny gości jest zawodnik, którym do niedawna bardzo mocno interesował się nasz menedżer. To środkowy obrońca, Holender Per Schurz. Niestety ostatecznie nie było nas na niego stać. No zobaczymy, jak sobie poradzi w tym meczu. 2 października, godzina 20. Nasze Dekuip wypełnione po brzegi. No wygląda na to, że wszyscy kibice są ciekawi, jak spisze się Feyenoord po tych ostatnich perturbacjach związanych z osobą Jurka Dudka. No to spójrzmy na ustawienie Borussii Mönchengladbach. 3-4-2-1 na skrzydłach Sar i Hoffmann, na szpicy Torstvedt. Rzut rożny dla gości, Hoffmann, dośrodkowanie na krótki słupek, Torstvedt tam najwyżej wyskakuje, strzela Majecki bezradny, a my już w czwartej minucie przegrywamy 0-1. Rozpędzany Sar sunie lewą stroną boiska, no oszuka tutaj jednego z naszych obrońców, wycofuje Kone, Weig, Hoffmann, wykłada Weig, mocne uderzenie, Majecki przerzuca piłkę nad bramką. Ponownie rzut rożny dla Borussii i ponownie Hoffmann centruje piłkę, ale tym razem wybijamy. Niestety Hoffmann, jeszcze jedna wrzutka, Kone uderza obok słupka. Van Hecke dochodzi do bezpańskiej piłki, podanie do przodu, Moder, zagranie w pole karne, jest tutaj Walemark sam na sam z bramkarzem, gości nie myli się, strzela przy samym słupku, Valdimarsson bezradny, pytanie tylko, czy mamy wyrównanie, bo sędzia sprawdza całą sytuację na warze, czy tam mogła być pozycja spalona, no coś niesamowitego, jednak jest gol. Kone przy piłce posyła dalekie zagranie na wolne pole na lewym skrzydle, Sar ma mnóstwo miejsca z lewej strony naszego pola karnego, robi się niebezpiecznie, dośrodkowanie, Torstvedt uderza z główki, ale obok słupka.
Dez wznawia grę wyrzutem piłki z autoru i zrobił kółeczko do środkowania w pole karne. Jest tutaj Wallemark, strzela przy samym słupku. Waldi Marson skoczył, ale nie sięgnął futbolówki. Ależ przepiękny gol. 21 minuta. Mamy prowadzenie 2-1. Borussia w szybkim ataku. Kone prowadzi piłkę. Zbliża się do naszego pola karnego. Dośrodkowanie. Turstwet. No niestety idealnie ustawiony. Piłka ląduje w bramce po uderzeniu z główki. No Majecki robił co mógł. Niestety wyrównanie 2-2. No chyba, że sędzia nas jeszcze uratuje. Sytuacja jest sprawdzana na warze. No i niestety. No i to jest koniec pierwszej połowy. Trochę szkoda. Wydawało się, że już zejdziemy do szatni prowadząc 2-1. No niestety nie udało się. Mamy 2-2, ale nasza gra wygląda całkiem nieźle. No i wciąż mamy szansę odnieść tutaj zwycięstwo. Hansko rozpoczyna grę naszego zespołu z strefy obronnej. McKennie do przodu. Wallemark rozgląda się, posyła dalekie podanie na dobieg do Kina. Będzie pierwszy. Niestety Waldy Marson był szybszy. 64 minuta i robimy podwójną zmianę. Boisko opuszcza Serginho Dest. W jego miejsce Artur, który wędruje na środek bloku defensywnego. Na lewą obronę Hansko. Boisko opuszcza również Moise Kean. W jego miejsce Junior Adamu. Rzut rożny dla naszego zespołu. Moder. Płaskie dośrodkowanie. Niestety piłka wychodzi za pole karne. Ale całą akcję zamyka z prawej strony McKennie. Jest pod linią końcową. Przerzuca. Jest tu Moder na linii pola karnego. Strzela! Ależ przepięknie uderzył. Tak delikatnie podkręcił futbolówkę. Ależ ona ładnie weszła do bramki. 79 minuta. Mamy 3-2. McKennie przy piłce w środkowej strefie boiska, ale wycofuje Van Hecke ponownie. McKennie zagranie prostopadłe do przodu. Wallemark walczy tu z rywalem, skutecznie przejmuje piłkę. Junior Adamu sam na sam z bramkarzem. Gości nie daje żadnych szans na skuteczną interwencję Waldi Marsonowi. A więc 85 minuta. Mamy wynik już 4-2. Pięknie. 88 minuta, jeszcze zmiana w naszym zespole. Wyczerpanego Elmasa zmienia Timber, którego przesuwamy do tyłu. Moder wędruje na ofensywnego pomocnika. No i to jest koniec tego spotkania. No rozpoczęło się to wszystko źle, bo od straconej bramki już w czwartej minucie po strzale Tonstveda, ale później dwa trafienia Wallemarka dały nam prowadzenie. Niestety w 40 minucie ponownie ten sam Tonstved doprowadza do wyrównania. Ostatecznie jednak przepiękne trafienia Modera i Juniora Adamu dają nam zwycięstwo. No ale umówmy się, statystyki nie kłamią. Byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym i na tą wygraną zasłużyliśmy. No to jeszcze garść wyników na innych stadionach. Ajax błysnął przed własną publicznością, ogrywając Atletico Madryt 2-0. Ta gra defensywna kluczem do zwycięstwa, no z tym to bym raczej nie przesadzał. No przecież wszyscy doskonale wiemy, że już od ubiegłego sezonu my mecze wygrywamy raczej formacją ataku. W obronie jesteśmy zawsze dziurawi i puszczamy jakieś bramki. Nie inaczej było i tym razem. 2 gole stracone. A zawodnikiem tego spotkania z Borussią Mönchengladbach, co rzadko się zdarza, Jakub Moder, gol, asysta, ocena końcowa 8,40. Moder jest dla nas piłkarzem istotnym, aczkolwiek na pewno nie jakąś pierwszoplanową postacią. W ubiegłym sezonie zaliczył 3 asysty, dorzucił 1 bramkę, średnia ocena końcowa 7,0, tak więc solidnie, ale bez fajerwerków. No i niestety kontuzja. Quinten Timber podczas treningu nabawił się skręcenia kolana. Niezdolny do gry do 8 dni. Teoretycznie niedługo, ale z tego zbliżającego się meczu ligowego ten uraz go wyklucza. A tym zbliżającym się ligowym spotkaniem jest wyjazdowy mecz z Go Ahead Eagles. To jeden z najsłabszych zespołów w całej stawce Eredivisie. W tym momencie są na 17 miejscu w tabeli. No i zapewne przez większą część sezonu będą rozpaczliwie bronić się przed spadkiem. Jesteśmy zatem zdecydowanym faworytem i o zwycięstwo nie powinno być trudno. No, mimo wszystko wciąż świeżo mamy w pamięci ten kuriozalny mecz z FC Volendam. Tak więc, no zobaczymy. Tym razem jednak wszystko przebiegło zgodnie z planem. Już w drugiej minucie wynik tego spotkania otwarł Despodo. W 7 podwyższył na 2-0. W 34 wygrywamy już 3-0 po golu Juniora Adamu. 5 minut później ponownie Adamu i jest 4-0. W 40 minucie gospodarze strzelają bramkę. Jak się później okaże, to honorowe trafienie. A w 61 minucie ostatecznie wynik tego spotkania ustala Wallemark. Wygrywamy zatem pewnie i wysoko aż 5-1. Choć ten współczynnik XG zaledwie 2,19 jakoś może nie do końca koresponduje z aż 5 trafieniami. To jednak nieistotne. Bo istotne są oczywiście tylko 3 punkty. To jest ważne, to się liczy. Rzeźnie winiątek. No ten tytuł jest jak najbardziej trafiony w 10. No bo trochę tak to właśnie wyglądało. A MVP tego spotkania z Go Ahead Eagles oczywiście Kirill Despodov. 2 gole, 2 asysty, ocena końcowa 9,90. No naprawdę otarł się o tą okrągłą dychę. Reprezentant Bułgarii ściągnięty na początku tego sezonu z wolnego transferu jest dla nas kluczowym zawodnikiem i jak na razie spisuje się rewelacyjnie. W pierwszych 7 występach w Eredivisie ma 4 gole, 2 asysty.
i średnią notę 7,54, oby tak dalej. A tymczasem w tej kolejce PSV Eindhoven niezwykle szczęśliwie wygrywa na wyjeździe z Vitesse Arnhem 1-0 po golu strzelonym w 92 minucie spotkania, żebyśmy mieli tyle szczęścia co oni. Takie zestawienia to już właściwie znamy na pamięć i chyba już niczym nas nie zaskoczą. Oczywiście Ajax wyszkolił najwięcej zawodników obecnie grających w holenderskiej drużynie narodowej. My ukształtowaliśmy tylko dwóch takich piłkarzy. No i tego tylko brakowało. Nasz wychowanek Lutscharel Hertrauda podczas treningu skręcił staw skokowy. Niezdolny do gry aż do 6 tygodni. W ostatnim czasie nie jest może zawodnikiem wyjściowej jedenastki, ale to i tak sporo osłabienie. No i niestety kolejna kontuzja, tyle tylko, że tym razem chodzi już o kluczowego zawodnika wyjściowej jedenastki. Kirill Despodov skręcił kolano, niezdolny do gry do tygodnia, tak więc w zbliżającym się meczu ligowym nie zagra. A tymczasem tą ósmą kolejkę holenderskiej ekstraklasy otwiera absolutny szlagier Eredivisie, który niestety kończy się niekorzystnym dla nas wynikiem. PSV Eindhoven ulega na własnym stadionie Ajaxowi 1-2. A przed nami już spotkanie w pewnym sensie wyjątkowe, no w końcu jakby nie patrzeć, to jednak derby Rotterdamu. Na naszym dekuj podejmować będziemy tegorocznego Beniaminka, Excelsior Rotterdam. Oczywiście według ekspertów jesteśmy absolutnym faworytem i to pomimo tych kontuzji w naszym zespole. Tak więc ten mecz obowiązkowo trzeba wygrać. No i wygrywamy, choć żeby było śmieszniej, od 11 minuty w tym meczu przegrywaliśmy po golu Seidala. Wyrównaliśmy dopiero w 43 po bramce z karnego Mansferka. Jeszcze przed przerwą na 2-1 strzelił Junior Adamu, no i do szatni schodziliśmy prowadząc. Wynik tego spotkania ustalił w 54 minucie Elmas. Ostatecznie zatem wygrywamy 3-1, ale mieliśmy miażdżącą wręcz przewagę, statystyki to potwierdzają, no i żadne inne rozstrzygnięcie niż nasze zwycięstwo nie wchodziło tu w grę. Mamy zatem komplet punktów, ale w tabeli status quo, przynajmniej jeśli chodzi oczywiście o naszą stratę do Ajaxu. Sukces w derbach Rotterdamu, sukces to byłby, jakbyśmy wygrali z Ajaxem, a nie z tym słabiutkim Excelsiorem, no umówmy się. Robimy sobie krótką przerwę od rozgrywek ligowych, bo wielkimi krokami zbliża się kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Tym razem na Dekuip gościć będziemy Olympiakos Pireus. To jak wiadomo hegemon greckiej piłki i wielokrotny mistrz tamtejszych rozgrywek. To spotkanie zapowiada się na wyrównane, ale i niezwykle ciekawe. Liczymy jednak na zwycięstwo. A w międzyczasie dla wszystkich zainteresowanych Ajax wygrał ze Slavią w Pradze 1-0. Okej, czas na przygotowania taktyczne do naszego meczu z Olympiakosem, no i wyjściowa jedenastka. Jako że to mecz Ligi Mistrzów, no to do bramki powraca Majecki. Dalej w obronie od lewej Hansko, Artur, Van Hecke, Foyt, na środku pomocy Modder Timber, na lewym skrzydle Ruiz, na prawym tutaj niespodzianka McKenny w roli bocznego odgrywającego, na ofensywnym pomocniku w roli rozgrywającego Elmas, a na szpicy Moise Kean. No to panowie do boju, oczekujemy zwycięstwa. No niestety nie ma zwycięstwa, co więcej, nie ma nawet remisu, bo my ten mecz ostatecznie przegrywamy 0-1. Na dodatek po golu straconym znów w samej końcówce spotkania, w 89 minucie. Ale trzeba uczciwie przyznać, że praktycznie przez godzinę graliśmy w osłabieniu, bo do 33 minuty dwie żółte kartki zdążył skompletować Juan Foyt. No i tym samym cały misterny plan na ten mecz rozsypał się jak domek z kart. Mimo wszystko statystyki pokazują, że najuczciwszym wynikiem byłby remis. Niestety. Skończyło się jak się skończyło, no i tyle. Raczej marnym pocieszeniem jest fakt, że PSV Eindhoven również przegrał na swoim stadionie 0-1, tyle że z Niceą. No trochę szkoda tej porażki, bo jak do tej pory mieliśmy naprawdę fajne wyniki. Przypomnę, remis z Romą na wyjeździe, no i to zwycięstwo z Borussią Mönchengladbach na własnym terenie. No niestety. Panie i panowie, no i jest mecz, na który wszyscy czekamy. Najważniejsze starcie całego sezonu. Bitwa, a właściwie wojna z naszym największym i odwiecznym rywalem. Jak wiadomo, do Ajaxu w tabeli tracimy 2 punkty. W przypadku naszego zwycięstwa ponownie wskoczymy na fotel lidera, ale w przypadku naszej porażki ta 5-punktowa strata, pomimo że to początek sezonu, może okazać się już nie do odrobienia. Jednak swoich szans upatrujemy w tym, że Ajax zagra bez swojego podstawowego bramkarza. Mark Flecken jest kontuzjowany. To daje jakąś nadzieję. A media jak zwykle przekręcają słowa naszego menedżera. Dudek oczekuje miażdżącego zwycięstwa. No już większej głupoty to już chyba nie przeczytamy. Zarówno zarząd, jak i kibice w tym nadchodzącym meczu z Ajaxem spodziewają się remisu, przy czym zarząd wyraźnie typuje Ajax jako faworyta do zwycięstwa, natomiast kibice, no cóż, jak to kibice, nie tracą nadziei na szczęśliwe zwycięstwo naszego Feyenoordu.
No dobra, czas na taktykę, bo przed tak ważnym meczem nic nie można pozostawić przypadkowi. No tu musi się wszystko zgadzać na tip-top i być dopięte na ostatni guzik. Wychodzimy tym, co mamy najlepsze. Tak więc w bramce, no oczywiście Bailo, dalej w obronie od lewej Dest, na środku obrony Arthur i Van Hecke, na prawej Foyt, na środku pomocy Mansfield i McKennie, na lewym skrzydle Despodow, na prawym Valemark, na ofensywnym pomocniku w roli rozgrywającego Elmas, a na szpicy nasz snajper wyborowy, nasze żony. Junior Adamu. No i tak jak się spodziewaliśmy, w bramce Ajaxu młodziutki Tommy Sedford to właśnie w tym fakcie będzie mu upatrywać swoich szans w tym meczu. No tyle tylko, że ta pomoc i atak Ajaxu wygląda wręcz porażająco. Kudus, Taylor, Tadić, Bergwijn, no i sprowadzony od tego sezonu Icardi. No tyle tylko, że nie ma naszego wielokrotnego już kata Lucasa Ocamposa, który rozpoczyna ten mecz, co ciekawe, na ławce rezerwowych. Podobnie zresztą jak obaj bracia Timber. Nasz Quinten Timber, no i tak zwany Timber Ajaxowy. Ten mecz dzieli wszystkich, dzieli rodziny, dzieli braci. To jest prawdziwa wojna, tu się ginie. 26 października, godzina 20. Nasze De Kuip po prostu pęka w szwach, ale to zrozumiałe. Przed nami absolutny hit i klasyk holenderskiej ekstraklasy. Ajax w ustawieniu 4-3-3, na skrzydłach Bergwijn, Tadić, a na szpicy Mauro Icardi. No i jeszcze tabela, ale tą już znamy na pamięć, ona nam się śni po nocach. Niko przy piłce posyła dalekie diagonalne zagranie na lewe skrzydło, jest tutaj Bergwijn przy bocznej linii boiska, ale atakowany przez jednego z naszych zawodników, przerzuca futbolówkę w centralne rejony. Ponownie Niko posyła piłkę w pole karne, no niebezpiecznie, Kudus strzela, Bailo tylko odprowadził piłkę wzrokiem, ta się odbija jeszcze od słupka, no i wpada do naszej bramki, ależ to się fatalnie wszystko rozpoczyna, czwarta minuta i już przegrywamy 0-1. Bergwijn przy piłce, ale pod presją naszego zawodnika wycofuje Niko, dalekie zagranie w pole karne, Tadić główkuje, Arthur, Dest, jeszcze piłka w powietrzu, Alvarez, Tadić sprowadzają na ziemię, zagranie w uliczkę i Icardi, tym razem Bailo, brawo na posterunku. Rzut wolny do naszego zespołu, Despodow, miękka wrzutka w pole karne, niestety goście wybijają do piłki, ruszył McKennie, ale niestety przegrywa ten pojedynek, jeszcze ofiarnie, odzyskujemy piłkę, Valemark przedziera się w polu karnym, strzela, ale za lekko. Rzut rożny dla Ajaxu, Tadić będzie dośrodkował piłkę w nasze pole karne, ale spokojnie wybijamy, jeszcze jest blind przed polem karnym, potężne uderzenie nad poprzeczką. Taylor przy piłce posyła dalekie zagranie na dobieg do Icardiego, ten sunie w nasze pole karne, ale cofa się Arthur i pozostali zawodnicy. Icardi wycofuje, już tu Kudus był przepchnięty, no dobrze, że nie mieliśmy rzutu karnego, ale już ruszamy z kontratakiem. Elmas przekracza z piłką środkową linię boiska, sunie na pełnej szybkości lewym skrzydłem, wpada w pole karne, Ajaxu jest pod nią końcową, płaskie dośrodkowanie, Valemark tu dokłada tylko nogę, z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki, a więc w 43 minucie mamy wyrównanie, mamy 1-1, wracamy do meczu. No i to jest koniec pierwszej połowy, jakie to szczęście, że na przerwę do szatni schodzimy mając ten wynik 1-1, bo niestety nasza gra dzisiaj nie wygląda najlepiej, a jak zdecydowanie przeważa, dominuje, musimy coś zmienić w naszej grze, jeśli cokolwiek chcemy ugrać w tym meczu. McKennie przy piłce i ruszamy z atakiem, Despodow, Elmas, ładnie wszystko na jeden kontakt, Des rozpędzony, ma trochę miejsca niestety, Alvarez tutaj w ślizg, ale Des utrzymuje się przy piłce, zwolnił akcję, dośrodkowanie, Elmas główkuje, jeszcze Valemark tu walczy, niestety tracimy piłkę i już zawodnicy Ajax ruszają w przeciwnym kierunku. Tadić przekracza środkową linię boiska, ma trochę miejsca, zagranie na lewą stronę, Bergwijn z lewej strony naszego pola karnego, będzie chyba próba dośrodkowanie, jeszcze Icardi, ale trzech naszych zawodników dośrodkowanie, co tu się stało? Piłka gdzieś tam rykoszetowała, Tadić dokłada tylko nogę, strzela właściwie do pustej bramki, Bailo nie był w stanie tego sięgnąć, ależ to się zaczyna, 52 minuta, znowu przegrywamy, 1-2. 56 minuta, wygląda to wszystko źle, dlatego trzeba wstrząsnąć tym zespołem, robimy podwójną zmianę, boisko opuszcza słaby dzisiaj Despodow, w jego miejsce Moisekin, z boiska zdejmujemy również Mansferka, w jego miejsce Daniel Ruiz, przechodzimy na grę z systemem 4-2-4 do ataku. Obrońcy Ajaxu rozpoczynają kolejną akcję, Niko, Kudus, Niko, ale Junior Adamu odbiera piłkę, coś nieprawdopodobnego, co za uderzenie, ależ huknął strzał z ponad 20 metrów, piłka ląduje gdzieś tam przy spojeniu, bramkarz Ajaxu absolutnie bezradny. 60 minuta, mamy wyrównanie, 2-2. Elmas podprowadził piłkę do przodu, zagranie do Moiseki, na ten z pierwszej piłki Junior Adamu sam na sam Sedfordem przestrzelił, ależ niepodobne to do niego. McKennie przy piłce, ale atakowany przez jednego z rywali, wycofuje się, zagranie na lewą stronę, jest tutaj Elmas, ruszył dynamicznie do przodu, przedziera się, z Polkanem strzela, ale za słabo. Bergwijn na pełnej szybkości sunie lewym korytarzem boiska wzdłuż bocznej linii, ale wycofuje, blind, Niko, ponownie Bergwijn, ale jest tu wypychany przed pole karne, strzela, mocno, ale ponad bramką.
Elmas przy piłce w centralnej strefie boiska, podanie na lewą stronę, Dest łamie akcję do środka, podanie w pole karne, Moiseki wychodzi, strzela, potężnie huknął pod poprzeczkę, Setford wyciągnął się jak długi, ale nie był w stanie tego obronić. 82 minuta, mamy prowadzenie 3-2. Teraz utrzymać ten wynik, ale będzie o to niezwykle ciężko. 86 minuta, Ajax rusza do ataku, ale Van Hecke tutaj wybija z lewej strony boiska. Niestety nie przejmiemy tej piłki. Junior Adamu traci dośrodkowanie. Ocampos główkuje. Na szczęście obok słupka. Mamy rzut wolny gdzieś z okolic 20 metra od bramki Ajaxu. Najważniejsze, żeby z tego nie poszła kontra. Ruiz, mocne uderzenie, piłka ląduje na słupku. Wybijają. To już 92 minuta, ściągamy z boiska wprowadzanego w trakcie meczu Daniela Ruiza. W jego miejsce na murawie melduje się Quinten Timber, którego przesuwamy na defensywnego pomocnika. Zmieniamy formację na 4-3-3, zaciśniamy szyki obronne. Jeszcze mamy rzut różny, Walemark do środkowej na krótki słupek, Artur tam uderzał, ale nad poprzeczką, szkoda. To już 96 minuta, dlaczego sędzia nie kończy tego meczu? Jeszcze Ajax rusza, Grilicz, podanie do przodu, ale Moisekin ładnie tutaj przechwytuje. Timber, Elmas, ponownie Timber, no byle utrzymać się teraz przy tej piłce, te ostatnie minuty, właściwie sekundy. Jeszcze tutaj Dest przy bocznej linii boiska atakowany, będzie out. No i to jest koniec tego spotkania. Tak jest, proszę Państwa, mamy to. Wygrywamy z wielkim Ajaxem 3-2. No trzeba przyznać, że dramaturgia tego meczu była niemała. No przecież dwukrotnie tutaj dzisiaj przegrywaliśmy, dwukrotnie odrabialiśmy straty, żeby ostatecznie przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Statystyki obrazują jasno, że ten mecz był dość wyrównany. Oczywiście współczynnik XG nieco wyższy dla Ajaxu, 2,37 wobec 2,09 dla naszego zespołu. Tu wynik mógł pójść w każdą stronę, ale dzisiaj bogowie futbolu byli z nami. 3 punkty lądują na naszym koncie, choć jak to się mówi, w takich meczach to jest gra o 6 oczek. Przeskakujemy zatem Ajax w tabeli i ponownie jesteśmy we fotelu lidera. Co za ulga. Tak jest, Feyenoord na szczycie. No teraz można sobie zadać już tylko jedno pytanie. Jak długo na tym szczycie pozostaniemy? No cóż, czas pokaże. Po tym koszmarnym wrześniu, po którym nasz Jurek był bliski rezygnacji z pracy w Feyenoordzie, przyszedł październik, w którym odrodziliśmy się jak Feniks z popiołów. Co prawda notujemy jedną porażkę w Lidze Mistrzów, ale najważniejsze są oczywiście 3 zwycięstwa w Eredivisie, na czele z tą kluczową wygraną z Ajaxem. W tabeli Eredivisie jesteśmy oczywiście na pierwszym miejscu, ale mamy tylko punkt przewagi nad Ajaxem. Pozostać zatem we fotelu lidera będzie niezwykle ciężko. To wszystko w tym odcinku, już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to kontynuować będziemy naszą walkę o Mistrzostwo Holandii. Czekają nas również kolejne potyczki w Lidze Mistrzów. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze pod ostatnim odcinkiem, było ich naprawdę sporo, jesteście aktywni, to bardzo budujące. Oczywiście kontynuujemy karierę w Feyenoordzie, ale niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości otworzymy kolejny projekt. Na koniec gorąco zachęcam jeszcze do subskrypcji kanału, pozostawienia łapy w górę. Pozdro, dozo, hej!